Kobieca drużyna szczytu Bogoszów już najgorsze ma za sobą. Wagon, podejdź jej, tak jest. Beniaminek drugiej ligi pierwsze swoje trzy mecze przegrał, jednak dwa następne już rozstrzygnął na swoją korzyść. Przejście z trzeciej ligi do drugiej ligi bardzo często bywa trudne i potrzebny jest czas na aklimatyzację, bo różnica poziomu gry w piłkę nożną bywa znaczna. Zawodniczki szczytu pod dowództwem Marcina Gryki grają z meczu na mecz coraz lepiej i składniej. Silne są zwłaszcza na własnym terenie. Ostatni mecz z MKS Gogolin zakończył się zwycięstwem 2-1 dla szczytówek po bardzo ładnym wykonaniu rzutu wolnego i celnym strzale Iwańczuk. Dobre. Później jednak w polu karnym faulowała bramkarka gospodyń i piłkarki z Gogolina wyrównały. Druga połowa to znacznie lepsza gra szczytu i strzelanie upragnionego gola na wagę 3 punktów. Strzelczynią okazała się była zawodniczka Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska Angela Rubin, która doskonale wkomponowała się w zespół i stanowi spore wzmocnienie. Jeżeli chodzi o drużynę przeciwną, bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie na plus. Słyszałem inną opinię o tym zespole. Naprawdę zespół młody, przede wszystkim młody, poukładany w miarę dobrze. Także chciałem pogratulować tutaj koledze z drużyny przeciwnej zwycięstwa. A jeżeli chodzi o mój zespół, no to odmienna zgoła inny mecz niż tydzień temu, gdzie z liderem naprawdę dziewczyny zagrały konsekwentnie, bardzo dobrze taktycznie. Dzisiaj po prostu błędy linii obrony katastrofalne i dobrze, że skończyło się to 1-2, mogło być więcej. No, drużyna przeciwna w pierwszej połowie, szczególnie te 15-20 minut, postawiła nam ciężkie warunki, miały dziewczyny siły do biegania, stworzyły sobie parę sytuacji, ale potem widać, że zaczęło brakować im sił, a moje dziewczynki obudziły się z tego letargu, ruszyły do ataku i zasłużenie wygraliśmy, a szczególnie ta druga połowa była nasza. Przeciwniczki raptem stworzyły sobie jedną sytuację sam na sam, na szczęście obronioną przez naszą bramkarkę. Poza tym mieliśmy karnego, niewykorzystanego i ten wynik powinien być o wiele większy, ale cieszymy się jeszcze punktu, bo to jest najważniejsze w naszym przypadku. To już drugi komplet punktów młodych piłkarek z Bogoszowa Gorc. Teraz przed nimi bardzo trudne wyjazdowe spotkanie na mecz z FC Katowice 2. I już dziś trzymamy kciuki i liczymy na miłą niespodziankę w Katowicach. No, grałyśmy po prostu lepiej i było widać ich zmęczenie ogólnie. No, nasze dziewczyny dobrze dzisiejszy mecz zagrały. No, nie pokazałyśmy się z ani dobrej strony. Żadna zawodniczka nie zagrała na swoim poziomie. No, słaby mecz ogólnie w naszym wykonaniu. Tak się bawi, tak się bawi, bawi!